Nie, żebym był w domu plagi, absolutnie. Ale Pawełę! O Jezus, nie strasz mnie, chłopie. Wow. Ale czego się boisz? Nie, no bo u ciebie w domu jestem, wiesz, i tak się boję. To, kradniesz mi pochodnie znowu, złodzieju. Nie, nieprawda. Biedny nie człowiek. Nie, ej, nie kradłem ci pochodni, nie tym razem nie, dopiero się zalogowałem. I zapomniałem, że się vlogowałem u ciebie, wiesz, i tak pojawiłem się i mówię, o, nieznajome miejsce. Ojejciu, ale to tak brzydko tutaj. Nie muszę wyjść stąd, nie? No słuchajcie, to plagełeł, jakie plany dzisiaj mamy, co? Co? Budowanie. Tak? Aha, okej. Okay. No dobra, okej. Okay. Nie ma podróży dzisiaj? Myślałem, że podróż będzie też. Też. No to czemu kłamiesz? No to jak wiesz, to czemu się pytasz? No bo ja chciałem, żebyś ty opowiedział, bo ja teraz opowiadam im wszystkim przez chwilę, jak to będzie wyglądało. No, no. Ale myślałem, że wiesz, że troszkę też ty opowiadasz. Nie. Co się będzie działo i tak dalej. Będzie się działo tak, że przez pierwszą godzinę pewnie będziemy budować, a drugą godzinę gdzieś się ruszymy, chyba że nam się plany zmienią po drodze, nie? No to wiecie. No, mniej więcej, tak? Tak, bo Paweł jest bardzo słabo tutaj pobudowany, z tego co widziałem, i mieszka w kurniku na razie. Co ty do mnie mówisz? Bardzo prosił, żeśmy zrobili takiego live'a, na którym będzie mógł coś zbudować chociaż przez chwilę, bo mu wstyd trochę. Jaki, no co za miś? Widzieliście co za miś normalnie? Jaki oszukista? Wszystko się zgadza. Miś oszukista, no. Wszystko się zgadza. Pierdziu. Czujecie to? Co on porobił normalnie? Du-du-du. No, właśnie. Takie rzeczy. Tak. Czekajcie, gdzie jest mój ten? Muszę wyjść stąd. Gdzie tu jest? O, tu jest. Idę do swojego kurnika. Nie mów do mnie. Nie będę z tobą rozmawiać. Wiesz, ile godzin ostatnio streamowaliśmy z Minecrafta? Co jeszcze raz? Wiesz, ile godzin ostatnio streamowaliśmy z Minecrafta? Nie, nie wiem. 8. Serio? Plaga nie jest normalne, wiecie. 8 godzin streamu było z Minecrafta ostatnio. No. Byliśmy do 3 w nocy i była jeszcze zmiana czasu, więc to jakby tak jakbyśmy siedzieli do 4. W sumie to się nie liczyło, nie? Bo to była zmiana czasu. Tak sobie rozmawialiśmy. Tak, tylko serwer miał się zrestartować o 3, ale o 3 była zmiana czasu, więc się nie zrestartował. Więc mogliście grać dalej. Mogliśmy grać dalej. Nie, czekaj, moje rzeczy, gdzie są moje rzeczy? Ja nie mam. Czekaj, gdzieś mi się pogubiły moje rzeczy. Gdzieś miałem swoje. A, chyba że tam na skrzynkach jeszcze są. Właśnie, zobacz. Paweł. Ja muszę poprzenosić na miecz. No pewno jesteś ciekaw, prawda? Nie. No, okej. Okay. No tam poopowiadaj, że przenosisz, no. Co mówiłeś? Tak? Nie, nic nie mówiłem. Okay. Nie, bo myślałem, że ktoś mówił, ale... Coś pokazać chciał, czy coś, nie? Tak, nie. Głupoty, jakieś takie pierdoły, jak zwykle. No, mów, co się dzieje. Nie, dobra, no możesz pokazać ten twój miecz. Miecz. Jak ci to pomoże? Odrzut 4, nie, ostrość 4, odrzut 2 i zaklęty ogień 1. Dobra, ile to daje długość? Dobra. Jak będziesz chciał ten powalczyć, to daj znać, nie? Dobrze. Chętnie z tą powalczę. Tam ostatnio coś tam mnie tłukłeś tym swoim diamentowym mieczykiem, wiesz? No, także mówię, a następnym razem już mu nie dam tylu por. Ja miałem, satisfaction. Właśnie. Jak ktoś nie wie, to Paweł mnie bił diamentowym mieczem, a ja miałem tylko zwykły z metalu. I on ty się słuchaj, cieszył, że wygrywa. Tłumaczysz się po prostu, no bo... No, także teraz postarałem się, żeby już nie miał takich, takiej przewagi. Się tłumaczysz, bo się tłumaczysz, nie? No. No. A właśnie, Paweł, dla ciebie ważna informacja. Tak? Zostały zwiększone dropy diamentów. Aha, bo nie mogłeś miecza sobie zrobić, więc musiałeś ten... Nie, dropy. Wiesz co? Nie? Tak? Zrobiłem eksperymenty, czy opłaca się kopać z diamentowym kilofem diamenty, no nie? I okazało się, że kopiąc z diamentowym kilofem diamenty, po naprawieniu tego kill-offu zostaje ci jeden diament, bo wykopiesz 4 diamenty, zniszczysz cały diamentowy kill-off, który kosztuje 3 diamenty, jak go naprawisz, to zostaje ci już tylko jeden diament, nie? Czyli poświęcasz na to jakieś tam 20 minut czasu kopania i efekt jest taki, że masz tylko jednego diamenta do przodu, nie? A, no to w sumie tak nie za bardzo się opłaca. Zupełnie się nie opłacało, dlatego postanowiłem, żeby to zmienić troszeczkę. Jest 3 razy więcej teraz diamentów. Więc jak kopiesz, to wypadnie ci z 12 diamentów, z czego ze 3 pójdą na naprawę, 9 ci zostaje w kieszeni. Też to taka sensowna tak ilość. W sumie tak się średnio opłaca, nie? Tak mi się wydaje. No, wcześniej się średnio opłacało, tak.
Teraz się bardziej opłaca. Muszę zobaczyć. Jest na 3 promile szansy masz, że trafisz diament. No. A ty na promile takie to już przeliczasz, mówisz? Tak, tak, tak. A ty nie możesz normalnie liczyć w procentach. Nie, nie potrafisz w procentach, ty tylko w promilach. Normalnie, 50% co za, co za alkoholik normalnie. No. Jadę do mojej tej. Nie, żebym nie był wykształcony i nie wiedział, co to są promile, ale dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Po prostu kształcenie chciał ci. Ej, zombiak mi się pojawił. No co za cham, ty prostaku, wyłaź tam. Ja pierdzielę. No czy zbudowałem sobie. Zbudowałem sobie taki balkonik. I właśnie zombiak nam się za to mówił. Myślisz, jak ładnie? Ty no lubi ten twój balkon, no. Chamie, prostaku, wyjdź. A czekaj, zobacz, jesteś tam gdzieś? Ja jestem w kopalni, wiesz? Nieważne, okej, nieważne. Bo pousuwałem sobie pochodnie i mam tutaj mob grindera. Idź mi stąd. O. Takiego jakby. Tak, tak, oczywiście. Tak bardzo biedny jest, bo wiesz, trzeba biegać. Tu nic, nie ma żadnych systemów, kanałów, żeby tam same się zbierały potwory czy coś, tylko trzeba biegać, nie? Aha. Ale ten spełnia swoje funkcje, tyle, że trochę trzeba się namęczyć i nalatać. Nie podoba mi się tutaj ten dach. Może coś innego wymyśleć. Ja wiem już, co wymyślę. Już wiem? O, kurczę, chyba wiem. To co chociaż tam? Nie, nie pasuje. Pochwal się. Nie, nie pasuje. To miała być świątynia, bardziej także. Ale zapomniałeś, że jesteś bez guścia. Nie. Mówiłeś coś? Co? Bardzo dużo mam tej lawy, wiesz? Wyjdź. Lawy mam bardzo dużo w kopalni. Się pozbywam. Aha. Czekajcie, może zobaczę po tej stronie, czy coś jest. No nie, tutaj nic nie przekopię. O. Dobra, czyli tu będziemy mieli takie coś. Oho! Mnie zabił. Nie mam wody. Dobra, już wiem, zrobimy taki. Musimy zrobić płotek. Tak to się robiło? Tak? Tak? Nie tak. Takie rzeczy. Tak, o, tak się robiło właśnie. O, jest przyszedł. Cześć, zbijasz się na serwer wreszcie? Właśnie, bo wiesz, Paweł, Esta wylosowaliśmy i on do tej pory się nie zgłosił, żeby przyjść na serwer. Aha. Do tej pory się nie zgłosił. Ja nie wiem, jak to się stało. Ale on tak bardzo chciał, tak? Tak bardzo chciał, wylosowaliśmy go, a on się nie zgłasza. Nie miał tam maila napisać, czy coś. Wiesz, no to tak... Chyba... I on się nie zgłosił w ogóle. No to jest. Często ci się to zdarza? Że się nie zgłaszają? No. No nie, właśnie nigdy mi się jeszcze tak nie zdarzyło, wiesz? A tu ja mam... masz teraz taki, on tak specjalnie to zrobił, wiesz, żebyś to tak poczuł, wiesz, tak wow, nie, taki, o, mu to przypasuje teraz, mu tak przywalę teraz tak. Może tak być. Nie wiem, gdzie mam wiadro z wodą, chyba tu. Wiadro, o, wiesz? Jest, no, mam, znalazłem. Wow, czapla ma 30 slime ballów, widziałeś? Kurczy byk skupaniec. Moment, tutaj sobie zrobić dziurkę. List. Dobra, już ci Estu wysyłam tam IP serwera na Whispera. O. O, i teraz, o już wiem, o, to będzie tak super teraz, zobaczycie. Ja tu właściwie tylko wykończenia robię, nie? Bo tak właściwie tak na więcej się nie znam, ale... Trzeba jakieś drzwi zrobić? A, to wejście musi być szersze przecież. Mi się wydaje przynajmniej. O. I ty, o, i teraz zrobimy tak. No i teraz ci głupio będzie plaga. Holender, zabrakło mi płotka, no. No czujecie motyw? No czujecie? No, płotka zabrakło, coś takiego. Dobra. O. Piękny rzymski style. Chyba, jak to wygląda na ścianie? O, fajnie wygląda na ścianie. Jezu. Już wiem, co z tym zrobię. Dobra, to na razie skopiemy. I zrobimy sobie z tego jeszcze wykończenie. Przede wszystkim potrzebuję jeszcze pochodnie. Plaga, jesteś w domu, czy cię nie ma teraz? Co? Opowiadasz coś? Jestem. Jesteś w domu. Dobra, to powiedz, jakby się nie było, wiesz, bo potrzebuję pochodni. Się tak zastanawiam właśnie. Czy mogę już iść, czy jeszcze mam chwilę poczekać, wiesz? Słyszałem wybuch, wszystko w porządku? Czy taki przypadek, taki wybuchowy miałeś teraz? Miałem wybuchowy wypadek, ale Czapla mi ukradł mojego kota i zabił go. No. A, i bardzo dobrze. Jak mi przykro, strasznie mi przykro, plaga. Jak to się mogło, jak on mógł ci to zrobić, naprawdę? Czapla, pamiętaj, tak się umawialiśmy, zapłacę ci po odcinku.
No, precel wszedł na serwer. A, precel jest. Dobra. Czekajcie, co by tu zrobić dobrego? Czekajcie. A dobra, zrobimy tak też tu. Na tym można by rzucić pochodnie, będzie fajnie wyglądało. I tak zrobimy. Coś tak czuję, że zrobię. No! Oh my god. O czym on pierdzieli w ogóle? A co to mi mówisz teraz, czy co? Apla mówi, że... Co? Że ten... Że zabił się mój kot spadając z jego mostu. Nie wiem, co on pierdzieli, a mówi, że nie brał mojego kota. Jemu się coś powaliło chyba. Nie wiem. Dobra, idę do Esta. No, nie mam węgla, ej. Ktoś mi puchnął węgiel chyba. To jest niemożliwe. Paga, coś podbierałeś mi ze skrzynek, ty złodzieju? Znaczy, kolego drogi? Podbierałem ci ze skrzynek. Masz może węgiel pożyczyć na chwilę? Chyba nie mam, wiesz. A spokojnie, sobie sprawdzę. Nie no, żartuję, oczywiście, żartuję. Nie będę ci podkradł, nie będę taki zły. Chociaż z drugiej strony... Nie, czekajcie, tu mamy... A, tu mamy coś, tu też mamy coś, tu mamy opusta. Tu wezmę sobie taką skrzynię. Plaga, takie pytanie mam tylko jedno. To prawda, że piszesz na swoim czacie, że jestem świnką? No! Nie, no, ta, ktoś... nie mam co robić, jak ja się no, nie wiem. Tutaj przydzielam teren i na waitlistę zapisuję Esta w grze. No nie mam co robić, nie? No teraz piszesz na czacie, tak, to prawda, no szczersza prawda, tak? Nie, tak, to powiedział na głos, żeś słyszał. Aha, no właśnie tak się zastanawiam, bo zazwyczaj tak rzeczy mówisz na głos po prostu, wiesz. Ktoś mi chciał zszokować na czacie może, wiesz, dlatego. Bo może ktoś cię chciał oszukać, bo jesteś oszukistą. Nie, to tylko ty mnie oszukujesz zawsze, wiesz? Nie wiem. Ja nie oszukuję ludzi. Nie, jasne. Ja w ogóle nigdy, nic wcale. No nic, właśnie. A nic. Ty może byś coś zaczął w końcu, nie? Bo tak ciągle nic. Byś się zaczął. No wziąłbyś się za coś, a nie. No. O czym ty mówisz, Paweł? No to źle, że nic nie robisz, no to też źle. O czym ty pleciesz, Paweł? No weź się za roboty, tak? Pochodnie sam muszę zrobić. Rób coś tutaj normalnie. Nie wiem, czemu nie budujesz mi domku tutaj jeszcze. Ja tobie dom mam budować? No co, ja mam sobie sam zbudować? No a jak ty sobie to wyobrażasz? No? Ja tobie dom? No tak. Paweł już chyba spadł z tego swojego kurnika gdzieś tam na jakąś płytką wodę, już, bo... Już dawno powinien być zbudowany. Głowa go bardzo boli. Nie tak się umawialiśmy. Głowa go boli. Biedaczek. Słuchaj, nie tak się umawialiśmy, także wiesz. No, ta. No. Paweł, jego zmyślone umowy. Masz laga? Nie, chyba lag jest jakiś, kurde, znowu. O, już nie ma. Faktycznie. Już. Myślałem, że mam jeden więcej, a mam... nie mam. Ty porobiło, nie? Że mam kloca. O. 2, 4, 6... Oha, 8 osób jest, tak? Dlatego. Tak, ale są o połowę zmniejszone sloty, więc powinno być okej. Z pewnością. Tak. No, tak jest. Yeeej! Ja nie rozumiem, dlaczego zawsze mi piszą, żeby cię zabić. Bo to złe ludzie są. Ale nie no, regularnie mi zawsze piszą na czacie, zabij plagę, nie? No bo tak, ty tak ich namawiasz tak wcześniej, żeby tak mówili, a później udajesz, że to ich pomysł. Tak, to ich tak, pomysł. Tak to teraz mniej więcej wygląda. I łup i plagi nie ma. Hehe. Nie miałbyś szans niestety w tej walce, w grze nierównej. Ze mną rozmawiasz teraz? Tak. Czy obok mnie mówię? Tak, mówię do ciebie, że nie miałbyś szans. Halo? No, powiedziałbym jaraj i się jarał. No, ale to jest zły, wiesz ty co? Ja? No. Ja? No. Człowieku. No ty. Bym ci zrobił taką duszolotnię, że wow. Co byś zrobił? Duszolotnię. Co to jest duszolotnia? Zmieniłbym ci klimat. Aha. Najcieplejszy. No, leciałbyś i byś się palił, wiesz? Aha. Taką lotnię byś zaliczył. Nie, to spoko, nie? Fajnie brzmi, nie? No, to spoko brzmi, super. Tak myślałem, że ci się spodoba ten mój pomysł. Lubię takie akcje, takie dzikie zgony. No. Jaraj się jaraj, no tak, dokładnie.
Tak by było, byś się jarał tym. Byś się jarał jak Anakin. No co za gnojek, no. Tutaj ten szkieleton miał zaatakował, wiesz, Paweł? Tak? No. Bardzo mi przykro, wiesz? Strasznie smutno mi się zrobiło w tym momencie, wiesz? Zauważyłem właśnie, że tutaj tak strasznie się smutasz. Niesamowicie się smutno mi zrobiło, jak się dowiedziałem o tym. No, co za koleś. Giń. Teraz nie wiem, gdzie tą tam... Co się stało? Mało... Święta... O! Ło! Nazwałem już! Jak... Co to za osiągnięcie supermoc? Co to ma niby być? Nie wiem, co to jest, ale fajne. No co tak te osiągnięcia zdobywa? Nie wiem. A S to nowy jest, to wiesz. Cheater pewnie, cheater. To zdobywa. Słuchaj, plaga. Cheater, skrytobójca. Zgadnij, jak się nazywa tutaj ta moja posiadłość. No jak? Mało Święta Kaplica Pawełeła. Czujesz Mało to? Święta? No Mało Święta, no. Tam ją tak nazwałeś? No tak, Mało Święta Kaplica Pawełeła. Aha, nie wiem. Co, źle? Może być, nie? No tak. Fajne takie, o, tak, tak. No tak. Dobra. Muszę się tutaj jakoś... czekajcie. Tutaj damy różne dziwne. Nie, ciastko oddaj. Zrobimy tak. Tak standardowo się roztegowuję. Dodamy tu. To sobie damy tu. Takie dziwne rzeczy tu. W sumie to zrobimy jeszcze tak, o. Okej. Okay. Ja zapierdzielam takim rzeczy teraz po prostu. Resztę rzeczy przeniosę to wszystko jak najszybciej. To tą wieżę psujesz? Jaką wieżę? Tą starą wieżę twoją. Nie chce mi się. Będziesz miał dwa budynki? Mam zepsuć? Wow. Mam ją zepsuć? Znaczy, no jak z niej nie korzystasz, to podać. No w sumie mogę ją zepsuć, ale jak chcesz, to możesz ty ją zepsuć. A, że na tym, na kreatywie. A. Co? A. No co? Nie chce ci się. Nie chcę mi się jej psuć. Nie chcę się jej psuć, Leniu, ty. No chłopie, no zobacz, jak ona jest wysoka, żeby tam ciukał. Weź no po prostu. Zamachaj jako administrator i będzie szybciej, nie? Ta. Ty robisz syf, a ja będę to sprzątał, nie? Tak. Co? Nie no, to po prostu wiesz, no, w kwestii gestii dobrego sąsiedztwa, tak? Ale ja w grze nie mam takiej mocy, wiesz? Musiałbym tutaj użyć mocy admina, wiesz? Spoko, nie ma tak. Problemu. Średnio najeżdża. Nie wiem, czy mogę tak zrobić bez płatności diaksowej. Musiałbyś mi w diaksach płacić za takie rzeczy. A ty teraz tak mówisz do mnie tak poważnie? Tak. Serio? Tak. Serio? Mogę się zamienić w druida na jakieś 5 minut, ale to diaksy poproszę. Diaksy poproszę. Wiesz ty co, no jak możesz, no. Bary, no. O, słuchaj, dostałem tutaj podpowiedź. Zamiast zniszczyć swojego domu, to wziąć TNT i zniszczyć twój dom. Świetnie. Myślę, że to jest lepszy pomysł. Na pewno. No chłopie, znacznie lepszy, no. Zaproś tego, ten śmieszka na mój czat, to go zbanuje. Co? No daj, zaproś go. Powiedz mu, że jak go wylosujemy w losowaniu, to i tak nie dostanie zaproszenia. Aż specjalnie go wylosujesz jeszcze pewnie, nie? Tak. Dwa razy z rzędu, ale i tak nie dostaniesz, tak? Super. Ale i tak nie dostaniesz, bo jesteś... głupie pomysły masz, no. Głupie. Mówię, nie będę ryzykował, jeszcze komuś spali dom. Sobie to. No racja, no. Prawda? Po co takich ludzi zapraszać, nie? Spoko, załatwię ci wejściówkę, spoko. Ty tam nie szeptaj, bo to wszystko słychać. Co mówisz? Nic nie słyszę. Co, do mnie mówisz, tak? Halo? Nie. Czekaj, muszę jakoś to uzupełnić. O, damy, tak? O. A ja jeszcze rzeczy wsadzę tutaj. Jej. Ktoś mi się tu kopał tak nieładnie, ja nie wiem. Czekaj, ja sobie nie wiem, co to za ludzie. Chodnie wezmę na razie tutaj jedną. Tutaj jeszcze coś miałem, tu miałem jeszcze to. Ciasteczko. O, czapel. Kurczę, proch. Nie wiem czemu. Aha, już wiem czemu, dobra. Ostatnio kopałem przecież, także troszkę proszku się znalazło. Raz. Dwa. Co on mi tu przyniósł? Złote jabłko, czy co? O co ci chodzi, czapel? Przyszedł czapla do mnie, Paweł, wiesz? Tak? Aha. Chodzi z złotym jabłkiem w ręce.
I nie wiem, czego on ode mnie chce w ogóle, nie? Nie czaję. Nie czaję typa. Nie czujesz czaczy? Nie czuję czaczy w ogóle, nie? Nie czujesz, co on chce. Macha tym swoim owocem i nie wiem, co chodzi. Aha, no widzisz, no to dziwna sprawa, naprawdę. Ja bym się bał na twoim miejscu. Ehe. Właściwie to weźmiemy sobie, jakby jakieś były pieski. Może, o właśnie. Dobra, Plaga, właściwie jestem gotowy teraz. Nie wiem, ile czasu nam upłynęło. Nie, do czego jesteś gotowy? Nie, potrzebuję jeszcze jednak zapniania. Ale co? No nie krzyż na mnie, Plaga. Ale co? A dlaczego na mnie krzyczysz? No mówisz, że jesteś gotowy, nie wiem, o co ci chodzi. Ale ty co? Się śmiejesz teraz, czy co? Teraz... Nie, no poważnie, no. No dobra, i chwilę, no. Chciałem iść na ten, wiesz, już tak. Już? A mieliśmy iść za godzinę dopiero. A co, ile minęło czasu? 20 minut. Aha, nie mam akurat... A, w sumie mam zegarek. Dobra. Co? Dobra, ej, nie krzycz na mnie. Ej, czemu ty się mnie tak czepiasz, no? Ja? Jesteś niegrzeczny, niemiły jesteś w ogóle, no jak mogłeś? Ej, co ten czapel tutaj chce? Zaraz go spalę, no spalę jego i jego dom, no. Nie no, wziął i mi porwał wagonik, no. Żartujesz? No centralnie, no. A to zajmujesz się teraz tym czapelem w tym, tak? Co on się tam kranie, coś w kopalni, tak? No normalnie przyszedł do mnie do kopalni, nie wiem, zaczął se kopać, nie? Tak randomowo. Palisz go? Wariata? Czekaj, jak wy jesteście tam w tym? Widzę miła atmosfera. Proszę. Czapla, a czapla, chodź w czapla. Zobacz, o Jezus Maria, co ty mi tu robisz? Czapla, ty. Daj jedzenie, no jaki sęp, chodzi i jedzenia nie ma. Gra już 2 tygodnie na serwerze i on nie ma jedzenia nawet. Diamentowa zbroja tam połyskuje od enchantów. Nie. No dajś do jedzenia. Nic mi nie dam do jedzenia, zjadłem przed nim. Aha. Wziąłem 2 ciastka. Dam mu tutaj. Ło. Dobra. Nie masz na pewno, Plaga, gdzieś może jakiegoś wungla albo coś? No nie mam wungla właśnie. Znaczy wziąłem sobie jakieś tam resztki na pochodnie. Czy resztki z pieca musiałem sobie wyciągnąć, więc tak na pożyczanie to nie ma. A weź sobie kurde drewna nazbieraj, w lesie mieszkasz. No i dobra, mam drewno. Przepal. O, w sumie tu jest dużo drewna, czekaj. No, jest tu przepal. Znalazłem dużo... Chłopie, wiesz jaki fajny ten? Znalazłem ten? Zbiór drewna? Wow. A, nawet ci tam wpadnę do tego zbioru drewna. Czekaj. Tam. Gdzie moja siekierka? Siekierkę dajcie mi. Dużo drewna znalazłem. Niesamowitą ilość. Nie wiem, skąd się tyle wzięło w jednym miejscu. I to już przerobiono na deski nawet. Jak fajnie. Tak? No. Co ty gadasz? Nie no, żartuj, nie będę ci zabierał. Wypłacę bułę zaraz, człowieku. Taką ci bułę wypłacę. Normalnie. Więcej tam nawet nie wejdziesz. Będziesz prosił o zgodę na wejście w ogóle na molo, nie? Tak bardzo będziesz już ten, pociesznym człowiekiem, mówię ci. Co ty do mnie mówisz? Centralnie. Ja będę pociesznym człowiekiem. Skąd mam rudę złota, stary? A, on mi rzucił, dobra. Potem ci rzucił za chleb. No? Masz tu, wyglądasz jak biedak, nawet butów nie masz, nie? Mówi, masz, zrób sobie łopatę. Super. Takie rzeczy. Czekaj, co to chciałem? Aha, musiałem tutaj. Ej, jakiś leszcz mówi, że cię pozdrawia. Paweł. Tak, leszcz? Tak kazał się przedstawić. Aha. Pozdrów Pawła przez leszcza. Tak mi leszczu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wielkie dzięki za pozdrowienia. No. Oh my god. Yeah. Takie rzeczy. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Ciekawe. Aha, patyki przydały się. Jezus Maria, patyków nie wziąłem. Ja nie mam patyki, okej. Już zacząłem płakać, że nie mam patyków, ale mam patyki na szczęście. Wow. Okej. Zerknijmy tutaj. Mi się przydało rzucić może oświetlenie. Jeszcze. O. A, tutaj mam jeszcze chyba gdzieś. Weźmy sobie to. No, dawaj. Mały ladzik znowu był. Sobie tu postawię kloca. Halo, Paweł! Tak?
No rozmawialiśmy o tym, że ty non-stop gadasz. Co u ciebie? Ja mówię cały czas? No, tam opowiadasz, co robisz tam, tak? Że tam sobie klocka stawiasz, to tamto, nie? No klocuszka sobie właśnie stawiam, tak właśnie. No, tutaj że... właśnie ten. Znaczy, powiem tak, no ja już powoli coraz bliżej końca. A? Tak? Tak, czyli tak, daj mi jeszcze, no dwie godziny mi jeszcze daj. A, okej. Coraz bliżej końca. Nie no, nieźle, no. Zaraz kończę. Znaczy już powoli, tak, w sensie, wiesz. Spoko, ja tu kopię. Kopię, szukam diaksów. O, ej. Mogę dołączyć do Hordy na Steam? Ja mogę też? Nie? Masz Hordy na Steam? Co mam? Masz Hordy na Steam? No pewnie, że mam. Ty nie masz? Grupy na Steam? Nie, nie mam. Ja, wstydzisz się swoich widzów. Ja. Plaga, tak serio znowu? Ja... Co no żartuję, no. Żerujesz? Ale no ten, czemu nie masz grupy? Nie wiem, jakoś tam sobie... grupę, fajna robisz? Sprawa. A co tam robić ciekawego? No, na przykład im pisze, że jest nowy film. No to faktycznie, no to jest bardzo nic takie, wiesz, no, no coś nowego, albo, nie? No, tak. Czekaj, Boże, jak... Life jest im pisze i wskakuje na Steamie. Oj. No stary. Nie no, już dawno tak nie robiłem, ale kiedyś wysyłałem im komunikaty, że live'y są. I jak ktoś jest online na Steamie, to mu wyskakuje okienko w prawym dolnym rogu tam. O! Plaga jest live, wiesz? O, no super. No, ale nie interesujące, prawda? No to takie, wiesz, coś nowego, nie? Nie spodziewałem się, że takie rzeczy może robić na Steamie, tak? Widzisz? Dobra. Zobaczmy. A, jak pięknie oświetlone. Beautiful. Lovely. Odkryłeś pochodnie dopiero? Co? Tak? No? Nie? Nie. Cicho, no i... Słuchaj, człowiek pierwotny potrzebuje trochę czasu, no nie śmiej się, nie? Wiadomo. Zobaczmy, tak, tutaj mam jeszcze węgla trochę. Chodź, ja potrzebam węgiel. Aha, tu potrzebam węgiel. A to może wstrzymamy się. Hop. O, Baśka już przyszła. Basia? Basiu, co ty tu robisz? Nie spodziewałem się, że tu przyjdziesz. Basia. Chodź tu, Basiu. Idziesz do mnie? Tru. O. Dorwałem ją. A zobaczmy, co tam u ciebie słychać ciekawego. A, więc ciastek mógł wziąć. God damn it. Jakie ciastka? Co to za ciastka? No te ciastka, co dziuba dawała jeszcze wtedy, pamiętasz? To nie dziuba dawała ciastka, tylko jakiś ktoś tam czapla chyba. Nie, no dziuba, z tych ludzi tam. Dziuba dawała ciastka wtedy. Nie, no. Dziuba. Mówisz jeszcze ktoś inny. Ktoś inny mówisz? Tak, ktoś inny, na pewno. O, musiałem założyć dziuba. Ale to pieczonego łososia mam od dziuby w takim razie jeszcze. Tak. Pieczonego łosia mam od dziuby jeszcze, wiesz? Łosia. Łososia mam, łosia. Tru. Wow. Ja się nazywam. Paweł, szkielety, tak? Walki. Gdzie jesteś? Te sprawy. Ja jestem w kopalni swojej sobie, walczę, kopię wszystko. W swojej kopalni mówisz? Tak, w swojej, no. Mam taką tylko jedną kopalnię swoją. Czekaj, ja muszę to odpisać. Idę tam do ciebie, do tej kopalni. Ty bidy. Byś widział bidę. Co, masz skrzydełka? A nie! No. To są strzały w twoich plecach. Tak. No weź sobie potaj kliknij, zobacz jak wyglądasz. No ten, wiem jak. Yeah. Czytasz czat? Sprawdzałem gościnność z ekipą... Czekaj. Sprawdzałem gościnność z ekipą MTV i ty byłeś najgościnniejszy. A plaga to polska cebula. Przeczytaj sobie na czasie. Poczekaj tu chwilę. O. Widziałem. Ja myślałem, że tak od tyłu cię zajdą. Ej, bo ci kurde chlasnę zaraz tym mieczem. Dam.
Oj, się zjarał. Jaram się tym, jak creeper. O, nie to perki. Nie to perki. I co ty, walczysz tutaj, coś kopiesz, czy co robisz w ogóle? Przyznaj się, bez bicia. I walczę i kopę, wszystko. Nie no, tutaj i kopię i rozwalam potwory, nie, przy okazji sobie. Tam z połowy kopalni zabrałem pochodnie, żeby było więcej potworów. Jest tak. A, płoń. Tak, chyba ty. Paweł, płoń. Płoń, Paweł. Patrz, jak ta lawa szybko się rozprzestrzenia. Znając życie, pewnie jest lag, więc ty już dawno utonąłeś. Na pewno. Na pewno. No. Jest lag, ale lawa płynie, nie? Ja, ale tu masz stworów tutaj. No, fajnie, nie? Fight! No, przychodzi Fight Cluby urządzać. A ludzie. To tam ci tak wybuchło? Wiesz co, ojeny. Było dużo... Co chcesz? No dużo było tych zombiaków, więc wysadzimy creepera. No. Taka taktyka, nie? No czujesz to? Taktyka, nie? No. Czujesz no. Co? Zero porażek, sama taktyka. Co ja tu zrobiłem? Czemu to jest co dwa, a nie co trzy? Coś spierdzieliłem tutaj, Paweł, wiesz? No, pochodnie są. Ty. Ty, ej, normalnie, nienormalne, ej. Co? Nie, nic. No. Nie, mówiłem to do creepera. Chodzi o mnie creepera. Chodzi o creepera. A. Coś tam tego jest. Tylko i wyłącznie. Mówiłem o creeperach, oczywiście, że o tobie nie mówiłem. Nie, spokojnie. Co z tym, Paweł? Co tam w ogóle u ciebie słychać? Jak dzień w ogóle mija? Jak dzień mija? A człowieku, dzisiaj nagrałem trzy materiały z kamerą. Bo tak naprawdę nie mieliśmy czasu rozmawiać jeszcze z plagą dzisiaj i tak jestem ciekaw, bo ja byłem teoretycznie w pracy. Dobra, mów. No zadał pytania, ale mówię, co u ciebie? Dobra, okej, to daj mi powiedzieć. Ale popowiadam, po co zadałem to pytanie. Ty nie musisz mówić, nie? Świetnie. Nie, dobra, no mów, no spokojnie. Nie, od wczoraj nagrywam z kamerą na kanale i dzisiaj nagrałem całe trzy odcinki już z kamerą. Weź te pochodnie tu zagaś. Nie, no tu muszą być, bo tutaj się idzie do kopalni. No to później sobie też, jak tu chcę kopać, bić się. Nie, no to się bij, no. Tam masz duży teren, tylko musisz jeździć ciuchcią do góry i na dół. Czekaj, teraz system pracy, system Honda. Jeden tak? Robi, dwóch dogląda. Aha. No to tak to wygląda. O, ty kopiesz, o, a ja tak, o. Zeszamesz bułę. Jeszcze mi podpierdzielasz expa. Jak expa? Normalnie exp leci, no i go podpierdzielasz. Budziejkę na kradziejkę. Dobra, idę stąd, bo już mam pełną ekwipunę. Prawie. Tak naprawdę idę, bo widzę, że mi kradniesz. O, pajączek! O, pajączek. Sorry? No, zepsułeś ciuchcie, no. No bo, nie, no. Nie, no bo... Całkiem zepsułeś, to była ciuchcia z tą, ze skrzyneczką. Znaczy, wiesz co, bo to była taka akcja, że ja ten mieczykiem uderzyłem, wiesz? Tak, o. No. O, dzięki. Pewnie. Nie. Nie, weź se to. Nie, bo ja tak biegłem. Czemu ty mnie rzucisz na tory? Nie, bo ja tak biegłem i tak ciach zrobiłem. No. Patrz, ciach. Jejciu. Jaki ciach? Pokażę ci, jak to zrobiłem? Nie. Ja ci zaraz pokażę ten, jeszcze raz. Oh my god. No kurde, koleś, wiesz, ile mi zniknęło rzeczy? Jak? Ja, no jak rozwaliłeś ten wózek, to zawartość zniknęła, no. Nie. No tak, no nie ma ich w tej skrzynce, zajrzyj sobie. Bruk? Tak. To, że go zabrałeś. Ale chyba zniknął, co? Właśnie. Nie, jest. Pokradłeś ty. Nie no, bo jak wypadł, to mi poleciał sam, wiesz? Arra! Taki wieśniak normalnie, wsiadł i pojechał. Du-ru-ru-ru. Co za wsiurek, no. I czemu pojechał z powrotem ten wózek? No co za bieda? No powinien dojechać normalnie. Kliknąć ci tu? Tak, kliknij go, zobaczymy, gdzie to jedzie. Jedzie, do końca powinien jechać. To pewnie ten. Serwerem coś nie pangla. No jedź. Widzisz, przyjechał do ciebie już? Lepiej ci? No i lepiej? Teraz to wyjechał bez problemu, nie? Co za rzeczy. No cheater jesteś, dlatego wiesz, że system antyhaksowy wykrył, że wiesz, coś tam kombinujesz, no i stwierdził, że a... Mówi, a, nie będę mu ciuchcie dojeżdżać. Nie, ciuchcia mu nie będzie dojeżdżała, nie ma takiej opcji, nie? Cheater tak jeden. Było. Tak było, musiało tak być. Hops. Psyt. Co? No giń. Masz karo. Jezus Maria. Ty mały gnojku, co? Jezus, ale ty się respisz. A pierdziel, widzieliście?
ale lagi. Respią? Nie, lagi są i te małe gnojki się respią, wiesz? Tak? No. A. No i najgorsze jest to, wiesz, że ja go nie widzę, nie? On nagle się pojawia obok mnie zaraz. Ale kto? Mały gnojek. Co jest mały gnojek? Mały zombiaczek. A, to rzeczywiście. No, śmiercionośny. Jak możesz nie wiedzieć, co to jest mały gnojek, ej? Mały gnojek. Podstawowe... Nie, no to no, podstawowe z kimś innym mi się kojarzyło, nie? Ale... Wie podstawowe jak. Sformułowania, nie? No, 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 no. Ej, no i patrz, i prawie go zabiłem, a jednak nie zabiłem, Polak był. Ej, idziemy teraz... na ryby, zrób se wędkę, dawaj, idziemy na ryby. Wyjdź ode mnie, zostaw mnie. No co za... Ej, i zbugowały się teraz, nie wiem, czy one mnie gonią, czy nie. To na ryby, Paweł. Książki mi się kończą. Czemu nie atakuję teraz? Ja nie wiem, czy on atakuje, czy nie atakuje, ten mnie atakuje, o. No, ten mnie atakuje, ten mnie nie atakuje. Dobra. Czekaj, bo to trochę zabijam teraz. O, lapisów ale... też mam mało. Pieczonego łosia sobie zjem. Zobaczmy, czy będzie atakował. Zbugował się. Zim. Cześć. Dobra, leżysz. Jakieś punkty? Coś? Nie, nic? O, goddammit. Co mówisz? Oh my god. O, słuchaj, Plaga, bo to właśnie kwestia taka, że jest jakiś klan z powrotem założony, czy nie ma? Jaki klan? No bo wtedy były latające wsiurki, siurki, czy coś takiego. To był zakon. Aha. Zakon siurów. Siurków. Coś tam. A nie wiem, chyba już ich, chyba ich nie ma. A, chyba nie, właśnie już nie ma. Chyba nie. Trzeba by założyć jakiś nowy. No, owce terrorystki teraz mają być podobno, słyszałeś? Owce terrorystki? No. Ty gadasz. Idziesz no, na ryby? Słyszałem. Nie mam wędki, jak mi zrobisz wędkę, to okej. Okay. Czekaj, bo znalazłem gluta. Ja idę na rybki. Ja gluta znalazłem, wiesz o tym? Aha, świetnie. Na dole tam u mnie? Tak. Co za szczur, no. Co za szczur! Chodzi te i zabiera najlepsze dobra ludziom, no. Jakie dobra? No nie te. Nie zasłużyłeś sobie. Pewnie, że tak. Po prostu sobie nie zasłużyłeś. Na wszystko zasłużyłem tam. Moja kopalnia. Łowię rybki, ale rybki nie biorą w ogóle. Wiesz? Tam się rusza ten spławik, ale tak za mało się rusza, żeby go capnąć. Słuchajcie, dawaj, ja staram spławik, się czytać czat. Tak? Ty nie jesteś spławik. Ty jesteś Paweł. A, w sumie racja. No, w sumie. Słuchajcie, staram się czytać czat, ale jak rozmawiamy razem, to nie ma jakiej możliwości. Wow! Już kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat. Że jeżeli gram z kimś, to niestety czaty muszą być ograniczone. Czytam wasze czaty, a nie jestem w stanie odpowiadać, bo będę mu przerywał cały czas. Wiecie, o co chodzi. No goddammit. No, średnio powiem ci, średnio. No, kto mnie tam ścielił? Halo, Paweł. Tak? Odwrócę tam do ciebie, machnę tą wędką. O, jest ryba. Jak i grozi mi. Co za łepek normalnie. Mam dwie ryby surowe, wiesz? Masz? No. Mam ryby. Normalnie mam ryby. Ale to nad morze chyba lepiej. Co? Chcesz łowić, czy co? Tak, ja idę łowić. Ty masz wędkę? O, zrób se wędkę i łów. Mówisz? No, ziomek. Gdzie full wypas. I zniszczalność 3, wydajność 4. Takie kilo to ja rozumiem. Wow, jej. Ale w sumie to może sobie zrobię tą. Nie, pokopę masz jeszcze. Masz może gdzieś tutaj do zaklinania, czy już nie? Mamy, u dziuby jest. U dziuby jest, to idę do dziuby na chwilę. O, tam wiesz, ta ścieżka jest taka zrobiona, nie? Pójdę poprzeklinać. Coś może poprzeklinać sobie. Poprzeklinasz sobie? Tak, poprzeklinam sobie. Tak, bo to do przeklinania jest taki stół. Tak jest. Kleństwa się tam rzuca. Ej, ciekawe, co zaraz wystygnie. Yeah. A to tak całkiem u niej, czy? Bo tam widzę, jakieś schodki są zrobione takie w ogóle w... Yeah. Nie wiadomo, gdzie. Nie, no w domu tam u niej. Co tam za schodki są do góry? A to jest jakaś, kurde, czapla zrobił taką ścieżkę i mieli zrobić inną, w końcu nie zrobili, zaraz mu to skasuje, ja będzie w ogóle chodzi. Prawda? No. Bardziej w taki, że szok. Wstyd na to patrzeć w ogóle.
Tu te. Oj. A tu kunik jest. Przywiązany kunik. Patatajka. Dorobili się już. Oj. Dorobili się trochę na serwerze tutaj, pewni ludzie. Troszeczkę. Tu. Ej, co to ma być? Halo. Gdzie to jest te udziuby ten? A, tu jest, dobra. W górze tam. Znalazłem właśnie. Tu. A teraz w ogóle się pozmieniało, widzę chyba, tak? Co? A, lazurcza jeszcze, tak? Aha, kiedyś nie trzeba było. Dobra. No to jest ta nowa wersja, nie? Zapomniałem całkowicie, widzisz. Takie rzeczy. Wyleciało mi z główki. Napisy też trzeba mieć. Hopsasa. Opalala i te sprawy. Wychodzę. Kto tam chodzi? A, est.